Siemanko, chciałem Ci Wam przedstawić grę RPG Offline o nazwie Order of Fate. Gra jest inspirowana klasycznymi RPG. Wkroczysz do lochu i odkryjesz jego tajemnice. Wkładasz hordy przeciwnika i zabierzesz całą masę łuków. System turowy pozwoli Ci zaplanować każdy swój ruch, a specjalne mechanizmy interakcji urozmaicą aspekt taktyczny. Jak widać, gra jest prosta. Idzie się, bije na początku jakieś tam szczurki. Jest po polsku. No i nie trzeba być podłączonym cały czas do internetu, nie? Bo jest offline. Możemy eksplorować jaskinie, lochy oraz katakumby starożytnego zamku, zwalczać demoniczny kult oraz wyczyszczać świat z potwornych hord, odkrywać rzadkie zbroje, ekwipunki oraz magiczne artefakty, zbierać swoje nagrody za zadania i tworzyć własne tam oblicze, które pozwoli Ci potem przetrwać w lochu. Nie? Faktycznie gra taka jest po prostu prosta, nie? Wchodzimy, klikamy po prostu na ekran. Nasza postać robi swoje. Skrzyneczce tylko na razie złoto wypada. Ciekawe, czy z innych skrzynek wypada jakieś ekwipunki. Przechodzimy do następnego poziomu. Mapa. Ja ogólnie nie jestem fanem takich gier, ale pewnie gra ma swoich zwolenników. Szczególnie dobrze dla tych, którzy po prostu nie potrafią tak zbytnio angielskiego i lubią grać w gry tylko po polsku, czego w sklepie Play jest mało. W drugim etapie widać już jest więcej stworów. Po tym etapie otwiera nam się w ogóle menu całej tej gry, gdzie będziemy mieli kowala, gdzie mogli ulepszyć swoje właśnie rzeczy plus umiejętności. Mamy tutaj drzewko do ulepszania. Tunują te szkielety, nie dadzą dojść do końca szybko. No dobra, oglądajcie do końca i tam będziecie potem widzieli to całe właśnie menu gry, trzeci etap, kowala, ulepszanie plus drzewko, umiejętności. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, lajka. Napiszcie w komentarzu, czy graliście w to, czy dopiero zaczniecie, jak wam idzie. Hej.